współorganizator sobotniego biegu trzeźwości Gorzów Cibusz. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy gościa popołudniówki. Panie Leszku, która to już edycja biegu na sam początek i kto może wziąć w nim udział? To już 7. edycja biegu. 7. bieg trzeźwości. Tym razem z Gorzowa do Ciborza udział może wziąć w biegu każdy, kto lubi biegać. Niekoniecznie wyczynowo, dlatego że to jest sztafetowy bieg, dlatego tutaj tak bardzo nie liczą się możliwości, umiejętności, dlatego ponieważ przez cały dystans 100 km można przebiec kilometr, można przebiec 2 km, jak odmówią posłuszeństwa gdzieś tam siły w pewnym momencie, a z drugiej strony można przebiec dystans maratonu i dłuższy, bo tacy zawodnicy się nam zdarzali w poprzednich latach, którzy na poprzednich biegach zdecydowanie więcej niż ten dystans maratonu biegli, czyli ponad 50 km. No właśnie, to jest 7. edycja. Jak to się wszystko rozpoczęło? To się wszystko rozpoczęło właśnie przed 7 laty, ponad 7 lat temu. No i głównym sprawcą jakby zamieszania tego biegowego jest nasz były pacjent, Tomek Malnikowski z Podgorzowa, z Dzierżowa dokładnie, z gminy Deszno, który wpadł na taki pomysł, umyślił sobie, że można by taką imprezę właśnie zrobić i przebiec ten dystans właśnie, jak do tej pory właśnie z Deszna do Ciborza. Przyjechał z tym pomysłem do Ciborza i tak to się zaczęło. No i tutaj mamy głównego organizatora, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie, ale pomagają również gminy. Jakie? Pomagają również gminy. Tych gmin jest z roku na rok urzędów coraz więcej, z czego się bardzo cieszymy, bo to też jakby poszerza, zwiększa możliwości organizacyjnie właśnie tego biegu i ta impreza się nam tak fajnie z roku na rok rozrasta. No tych urzędów jest już sporo. Są urzędy z miast i gmin Świebodzin, Skąpe, Czerwieńsk, Dąbie, Żagań, Lubsko, Sulechów, Jasień, Gozdnica, Świebodzin, Bojadła, Deszczno, Lubniewice, Łagów. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale naprawdę imponująca liczba. To teraz o samym biegu porozmawiajmy, bo to jest bardzo ciekawa impreza. Sobota. Teraz ta najbliższa, godzina 8 rano. Tak jest. I mamy tak, plac katedralny w Gorzowie, stąd start, meta, około godziny 19, szpital w Ciborzu. Przez jakie miejscowości będą biec uczestnicy tej imprezy? Z Gorzowa do Ciborza będą uczestnicy biec i jechali też będą rowerem, bo taka możliwość też istnieje. Będziemy mieli wzorem poprzednich lat również pewnie sporą ekipę rowerzystów, bo tak już się zapowiada. Więc jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał dołączyć tutaj do tego biegu, to może w znaczeniu rowerowym oczywiście również, czyli wystartować swoim rowerkiem i w ubiegłym roku było tych rowerzystów około 30 osób. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. No i jedziemy, biegniemy z Gorzowa przez bokiem oczywiście, nie Eską, bo nie wolno i nie można, ta trasa jest zorganizowana inaczej, ale przez to bardzo urokliwa, ładna, uczestnicy biegu rokrocznie sobie chwalą właśnie tą trasę, bo zmęczenie zmęczeniem, ale przy okazji jest urokliwie, a jest tak, że się cały czas nie biegnie, tylko przez podzielenie na grupy, no to co kawałek sobie zawodnicy odpoczywają i mogą obserwować uroki, okoliczności gdzieś tam tej zieleni na trasie między innymi przez Dzierżów, Kełpin, Lubniewice, Wędrzyn, Sieniawę, Łagów i na końcowym odcinku Toporów, Niedźwiedzie, Rokitnica, na końcu Cibusz. Właśnie, bo są biegacze, tak? Będą rowerzyści, a pytanie co z osobami, które chciałyby z kikami przyjść, Nordic Walking? Nordic Walking to by będzie troszeczkę ciężko czy trudno, to znaczy obawialibyśmy się, że ta grupa nie nadążyłaby jednak za całym, że tak powiem, peletonem, dlatego że grupy biegaczy są podzielone według stopnia jakby wyczynowości, wytrzymałości, czyli od najmocniejszej do troszkę słabszej, stąd jest tych 5 grup całej grupy biegowej. Grupą biegaczy jadą rowerzyści. No i tutaj, jeżeli ktoś by chciał kijki, to nie da rady pewnie. Nie nadąży ta grupa ludzi. Trasa biegu, już o niej trochę powiedzieliśmy. Jak długa będzie ta trasa? Ile będzie miała kilometrów? No w tym roku będzie wyjątkowo długa, dużo, dlatego że do tej pory, jak już wspomniałem, bieg odbywał się, startował z Deszna, więc to było niespełna 100 kilometrów, a w tym roku organizację biegu przejął Gorzów Wielkopolski, no to już teraz mówimy, że to jest dobrze ponad 100 kilometrów, bo tak około 120 kilometrów jest do pokonania.
no planujemy tak teoretycznie, że na godzinę 19 powinna ta grupa dojechać, dobiec do Ciborza. Myślę, że tak będzie, bo w zeszłym roku bieg się rozpoczynał prawie godzinkę później i też w okolicach 18.30 wszyscy byli na miejscu, więc zobaczymy. A tempo potrafi narzucić też w pewnym momencie grupa biegaczy, także myślę, że tutaj będzie wszystko zgodnie z planem. A na miejscu już od godziny 15 Dom Kultury Esculap w Ciborzu, no i właśnie start imprezy muzycznej. Jakie atrakcje? Tak jest, od 15 godziny tam na miejscu w Ciborzu będziemy czekali na i biegaczy, i rowerzystów, czyli do Ciborza wszystkich Państwa zapraszamy, którzy nie będziecie biegli, nie będziecie mogli rowerkami pojechać, a będziecie chcieli wziąć w tej imprezie i wielką radością, jakby tam z wielką radością powitać wszystkich na mecie. Więc my już tam od 15 będziemy się jakby nakręcać pozytywnie i muzycznie na miejscu i od 15 w Domu Kultury w Ciborzu będziemy się po prostu bawili. W sensie, że będziemy prowadzili różne konkursy dla uczestników, którzy czekali będą na ten bieg. Natomiast pomiędzy konkursami, które mamy przygotowane, będzie oczywiście też sporo muzyki i w tym roku po raz trzeci już chyba będzie nas muzycznie nakręcać przyjaciel naszego oddziału z dalekiego Białegostoku, a nawet dalej, bo w Anglii w tej chwili pomieszkuje Jerzy Fiedorczuk i Jurek przyjedzie z gitarą do Ciborza i będzie nam tam trzeźwościowo i nie tylko grał, bo repertuar gra różny. Jest to taki człowiek orkiestra, który muzycznie napędza organizację tego biegu, ale nie tylko, bo przez cały rok też pracował z dalekiej Anglii na to, żeby ta impreza wyszła i tam nam podsyłał różne gadżety, różne rzeczy do tego właśnie, tej edycji siódmego biegu. Także czekamy na Jerzego. Już jutro przyjedzie do Ciborza. Wspomniał Pan o gadżetach, to ja zapytam się o nagrody. Jakie będą nagrody dla uczestników imprezy? Bo tutaj między innymi rowery, ale nie tylko. Tak jest. No rowery to taka największa pewnie, największa nagroda i największa atrakcja, jak chodzi o pulę tego, co nam się udało zdobyć od wielu, wielu ludzi, bo sponsorów mamy naprawdę taką znamienitą grupę i sporą już w tym momencie, więc te nagrody będą przeróżne, bo i książki, albumy i tak jak Pan wspomniał, rowery właśnie, 4 rowery są do wygrania, sprzęt RTV, AGD i tak dalej, chciałbym się powiedzieć, bo naprawdę jest tego sporo, więc naprawdę warto z nami w tę sobotę też być po południu. I też warto powiedzieć, że nie trzeba się spieszyć z zapisami, bo wystarczy też przyjechać tuż przed biegiem i się zarejestrować, tak? Tak jest, tak. Jeżeli chodzi o rejestrację każdego uczestnika, to wygląda to technicznie w ten sposób, że w tym roku nie należy tej rejestracji dokonywać wcześniej internetowo, tylko wystarczy, jak na miejscu to zrobimy, będąc tam już w Gorzowie, czyli na Placu Katedralnym od godziny 7 będą oczywiście stoiska, gdzie będzie można podejść, zarejestrować się, wypełnić formularze, odebrać koszulkę, bo każdy uczestnik biegu otrzyma koszulkę oczywiście na starcie, a na mecie każda osoba, która weźmie udział w imprezie, otrzyma oczywiście medal pamiątkowy. No i co też ważne, może nie najważniejsze, ale ważna informacja, bo czasami uczestnicy pytają, bieg jest za darmo, czyli tutaj żadnych opłat nie ponosimy, nie wnosi się w tę imprezę. Też bardzo ważna informacja, będą takie punkty regeneracyjne na trasie, zgadza się? Tak, tak. To jest 120, jak mówimy, mniej więcej kilometrów, więc ta trasa w pewnym sensie jest po pierwsze podzielona na grupy uczestników, którzy, jak powiedziałem wcześniej, będą w 5 grupach ludzie biegli. I to sprawi, że co średnio 2,5 kilometra dana grupa będzie mogła odpocząć w autokarze jednym czy drugim, bo dwa autokary będą jechały za grupą biegaczy i rowerzystów. Natomiast w Lubniewicach i w Łagowie, dalej na trasie, będą dwa dłuższe przystanki, około półgodzinne, gdzie będzie czekała na uczestników w Lubniewicach i w Łagowie ciepła herbata, kawa, posiłek. Na trasie też oczywiście jest zapewniony w trakcie biegu i posiłek, i zimne z kolei chłodne napoje, także tutaj do tego jest oczywiście Gorzów przygotowany. A jak wygląda kwestia z dojazdami? Będą one bezpłatne? To będą autobusy?
Od strony Ciborza tak. Jeżeli chodzi o dojazd od naszej tutaj jakby zachodniej strony województwa, to jest taka możliwość, żeby o godzinie 6 rano wyjechać z Ciborza na start do Gorzowa, na plac katedralny, autokarem, który będzie wystawiony w Ciborzu i o 6 rano wyjedzie spod Domu Kultury Eskulap. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby biec, a jest z Zielonej Góry, Sulechowa, Żar na przykład i innych miejscowości, to wystarczy podjechać do Ciborza rano, przesiąść się do autobusu i w ten autokar na start Państwa zawiezie. Jaki jest klimat, atmosfera tej imprezy? Możemy powiedzieć o poprzedniej edycji, żeby słuchaczom mniej więcej zobrazować, jak ta impreza wygląda? Powiem tak, ja organizując imprezę od drugiej strony, czyli od 15 i tutaj na miejscu w oczekiwaniu na uczestników biegu, powiem za siebie i za nas, że na miejscu od 15 jest oczywiście atmosfera bardzo gorąca i no świetnie, naprawdę się bawimy i ludzie bawili poprzednie laty. Razem i wspólnie, natomiast jeżeli chodzi o bieg, to tu powiem za innych, bo ja nigdy nie biegłem jak do tej pory, udziału w biegu nie brałem, czynnego, natomiast no kto w biegu już wziął przynajmniej raz udział, no to za każdym razem jest pod wielkim wrażeniem tej takiej atmosfery, która na trasie biegu towarzyszy, bo to nie jest tak, że grupa po grupie wychodzi, biegnie, wsiada do autokaru, nie wiem, odpoczywa, śpi, milczy i w takim nie wiem, osłupieniu jakby oczekuje na swoje kolejne jakby wyjście, tylko ludzie się oczywiście na trasie rozmawiają, integrują, poznają, bo w części się ze sobą znają, w części oczywiście nie. Także to naprawdę ludzi zbliża. Mówimy bieg trzeźwości, co nie znaczy, że w biegu biorą, nie wiem, udział tylko i wyłącznie osoby, które mają problem alkoholowy. Absolutnie nie, bo to jest impreza kierowana do każdej chętnej osoby. Jeżeli komuś jest bliżej niż dalej do tego ducha z trzeźwością, że tak powiem, związanego, no to wtedy oczywiście serdecznie zapraszamy i cieszymy się, jeżeli ludzie zupełnie dziś postronni, sympatycy ruchu, osoby, które się dowiedziały gdzieś tam z mediów na temat właśnie tej imprezy i chcą wziąć w niej udział, biegną, jadą, no to jest odpowiednio nam zawsze miło i sympatycznie. A na końcu o godzinie, mówię, 19, jak już wszyscy dobiegną, to tu nie chodzi o czas w sumie, nie chodzi o tempo, tylko chodzi o udział w tej imprezie, dlatego że czasu nie mierzymy, nie ustalamy miejsc pierwszego, drugiego, trzeciego, 60. Każdy jest wygranym. Pewnie by powiedział Tomek, jakby tutaj ze mną był, który będzie oczywiście po raz 7 w Gorzowie od samego rana i znając Tomka, to chyba, nie wiem, to 120 kilometrów, jak to zrobi, to nie wiem, ale pewnie przebiegnie całość. Wcześniej bieg startował z Deszczna. Skąd ta zmiana teraz, że jest Gorzów ci już? To taka nagła decyzja z jednej strony, bym powiedział, wydawałoby się nagła, ale z drugiej pewnie chodziło może o ten wkład pracy włożonej do tej pory, który trzeba oddać oczywiście gminie Deszczno, dlatego że wokół organizacji takiej imprezy no jest trochę dużo, bardzo dużo pracy. Sześciokrotnie gmina Deszczno stanęła na wysokości zadania i zdała ten egzamin organizacyjny na szóstkę. W tym roku no, ta impreza poszła dalej, tak trochę nie przez przypadek myślę, że do Gorzowa, dlatego że do Gorzowa odszedł swego czasu ówczesny wójt, obecnie prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki. Bardzo był za tą imprezą od samego początku, jak jeszcze był na urzędzie w Deszcznie. Sam w tym biegu, pamiętam, przed 4 mniej więcej chyba laty wziął udział i rowerem przejechał cały dystans. Więc teraz jakby ta impreza i za prezydentem poszła do Gorzowa, powiem, tak się złożyło. No i Gorzów to przejął w swoje ręce z racji tego, że też w Gorzowie pracuje jakby w tych klimatach trzeźwościowych od około chyba już od roku właśnie wspomniany Tomek Manikowski, więc tak w naturalny sposób się złożyło i ułożyło tak, że Gorzów tę imprezę w tym roku po prostu organizuje. To na koniec jeszcze powiedzmy, jak powinien każdy z uczestników się przygotować na ten bieg, to znaczy chodzi o prowiant, o ubranie, no i oczywiście dobry humor, prawda? Tak, dobry humor to podstawa. Jeżeli chodzi o prowiant, to według swoich możliwości kto i potrzeb, tak powiem, bo kto biega, to tutaj wie, o co chodzi. Zapewnione będą te rzeczy z drugiej strony patrząc, więc tak bardzo nie trzeba o to zadbać, myślę, ze swojej strony. No i po prostu być z nami, myślę. O pogodę się z jednej strony bardzo boimy i baliśmy, ale z drugiej, no, w zapowiedziach słychać, że będzie cieplej, czyli około 18-20 stopni niby weekendowo, więc jeżeli tak będzie, to dla biegaczy, dla kogoś, kto biega, to podobno jest dobra temperatura. Cieplej, gdyby było cieplej odpowiednio 20 kilka, to by było pewnie za dużo i zbyt męczące dla osób biegających. Także właściwie wszystko przemawia za tym i wskazuje na, że
po prostu będzie okej. Bieg trzeźwości, już w tę sobotę, start w Gorzowie, meta w Ciborzu. Moim i Państwa gościem był organizator, współorganizator wydarzenia, Leszek Pińczak. Serdecznie dziękuję, zapraszam na sobotę. Dziękuję również.